Dzień dobry, witam w kręciku z Farming Center 22, jak widać oczywiście seria Elengrad. Kolorki nie włączone, a promocje są takie na szybko pokazane. No, ta przyczepa są zbierająca to nie, ale ten sędzik to fajnie, chętnie bym sobie przytulił, ale... Ale nie stać mnie. Nie, dobra, przepraszam, stać mnie. 415 koni, ty. Może? No, może, może. Super to zrobiłem. Można coś pomyśleć z tym o tym fędziku, ale nie obiecuję. Bo on tylko dzisiaj będzie na promocji, bo jutro już go nie będzie. Trzeba w ogóle na jakiejś serii mam fenda. Do tego trzeba zacząć. Chyba nie. Czterysta piętnaście koni. Wiem, że do tyłu jadę, no ale... Co ty chcesz? Nie. Może później. A co? No... Co? A co mam robić? Przecież mówiłem, że później przyjdę. Nie, bo teraz odcinek nagrywam. Na razie. Cyk, 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 cyk. Dobra, chyba sobie jednak tego fenda kupię. Tak, ja sobie go kupię, bo... Bo on mi spierdzieli z tej promocji. System kamer oczywiście, że tak. Ustawienia kół... Szerokie gumy sobie walniemy. Zaprzężnikami czy bez? O. Nie, no jeszcze... Dobra, dam sobie bez w sumie na razie. Może później dorzucę. Musicie konfigurację najwyższą. No i elegancko. Tablica niech jest taka. Cool. No i dzisiaj oczywiście orka i wapno. Powiem wam, że jeszcze JR nie daje rady z tym rożytnikiem. Moim małym. Ma co robić pod te góry. Na tej łące. Obok. Więc zobaczę, może sobie przetestuję może sobie fenda przetestuję. Może to dobry pomysł. Tylko nie wiem, czy akurat 3 tony naprzód dla niego to będzie nieco duże trochę. Chyba, że jakiś mniejszy obciążnik, ale pewnie nie. A jest taka coś jak kombinacja? Nie. Ale zobaczymy, bo może... Może faktycznie sobie jednak przypnę sobie tego fenda do rożytnika. No bo jak mówię, no Steyr nie daje rady, poważnie. Tak schodzi z prędkości. Co prawda 300 koni, a to będzie 400 koni. No 100 koni więcej będzie, więc powinien w sumie, jakby to mówić, wyrwać ten rożytnik. Czyli się w dobrym sobie znaczenia tego słowa. Wyrwać, w sensie nie poderwać, tylko że wyciągnąć go na górę. O to mi chodziło. Dziś może być ciekawy odcinek. Bliżej tej drogi nie podjeżdżam, bo jest taki... podejrzany teren trochę. Widać jakaś górka lekka. A tutaj może będzie łąka. Zasiana, pomyślę. Więc niech sobie tak jest. Albo będzie pole kiedyś. No właśnie, właśnie o tym mówiłem, że to jest taki podejrzany teren. Więc tak musi być. A tutaj się najwyżej pomaluje później trawą i tyle. Nie zapomnę. Pewnie i tak zapomnę, ale... Wyrąbane w to! Jak się przypomni, to się pomaluje i tyle. No i dobra, ogień. Poszli. Szybcy wściekli. Tutaj też jest ładna pola na tym... Ładna pola. Ładna górka na tym polu. Masz co? Nie znam chłopa, czekaj. Dawaj gazu. Nie śpimy.
5 minuta odcinka, ale dobra, że przynajmniej Fendę kupiłem, więc... Zobaczę, czy tą drugą łąkę też będę orał. Znaczy, no tam jest do dokończenia do orki, więc w sumie tam trochę szybciej powinno pójść, bo tam nie ma już takiej góry. Tam jest głównie płaski teren. I tam jak będzie się 28 lecieć z tym sprzętem, to powinno raz dwa pójść to. Tutaj jakbym testował, że miałem 28, no to wiadomo, bym szedł jak burza. A zobacz, nie pamiętam w sumie ile jadę pod górkę. O, dobra, dobra. Dycha mi. Dycha mniej, no to jest kurczę duża różnica, tak? 10 na godzinę to jest duża różnica. Ale i tak dobrze sobie radzi, że jedzie sobie tą dychę mniej. Że jedzie 17, bo na tamtym polu obok to było gorzej, bo tam jechałem nawet do 6 miejscami chyba nawet. Z tego co pamiętam, pod tą najgorszą górę. Przejedzie? Przejedzie. Dobra. W sumie na styk się tam zmieściłem, ale... Ale wiadomo, na styk zawsze najlepiej. No i grzejemy tutaj ten czerwcowy... Czerwcowy popołudniowy dzień. Więc fajnie to idzie. Czyli taki w sumie trochę nudniejszy odcinek, ale myślę, że ten fend... Że się trafił na promocji i myślę, że uratował mi odcinek. Bo ja nie wiedziałem, co z tą kasą zrobić. No bo sprzedałem sobie i nie wiedziałem, co z tą kasą zrobić. Czy wydać na pole, ale no na pole... Za 180 tysięcy to raczej nie kupię. Tak, bym miał... Trochę jak więcej kasy, to bym kupił, ale... Nie stać mi. Dobra, dobra. No i tak to jest. Jednak za 180 tysięcy no nie ma takiego pola, no. Nie ukrywajmy się. O, jest za 114, dobra, przepraszam. Do góry puk. Puste pole akurat, więc sobie kupię. Będę przy okazji miał na później. W sumie tak przypadkowo sobie znalazłem pole, zawsze do przodu, nie? Jeden landzik. I wtedy zawsze będzie ten jeden landzik mniej do wykupienia. No ja muszę tutaj Jelengrada zrzucić, no zresztą teraz jak będą takie wielkie pola zrobione tutaj. Na tym zasiane coś opłacalnego. Najlepiej marchew, ale kto to będzie kopał, nie? Tarirarara. No nie mogę siać marchwi, no bo jest kurde 13 listopada, a premiera jest 14 listopada, więc... Myślę, że marchwi trochę by z tych dwóch kawałków dało. Nawet chyba dość sporo by dało. Myślę, że wtedy byłbym bogaty, bo marchew jest za 1300, ale jej dość dużo daje z hektara, więc... Bo i daje chyba tam 75 tysięcy litrów z tego, co tam przeczytałem. A sieje się dosłownie niewiele, bo tam 10 kilo na hektar. Więc jak ja mam tu 15 hektarów, to ile? 150 kilo nasion zużył? A zabrałbym tego z kurde z milion ton. Znaczy milion tysięcy litrów. Nawet więcej niż milion. Razy 1300, no to 1300. Nie, no to jest czysty interes. No i dobra, jeden kawałek pola zrobiony, który chciałem, więc 10 minut odcinka zaliczone. Jakbym nie kupował tego fena, to bym miał to w 7 minut zrobione, ale wiadomo, zawsze... Zawsze jak jest coś nowego, to zawsze jest ciekawiej. Trochę za szybko po tych dziurach jadę, ale dobra. Obciążeń to mi chyba zaraz urwie, nie? Tak się buja na tym tuzie przednim, że to... Tak się teraz zastanawiam, ale jak tworzyłem tego save'a, a się tworzyłem.
Jak przygotowałem sobie tego sejwa, to się zastanawiałem, czy nie za mało do orki sobie zostawiłem. Ale tak z drugiej strony stwierdziłem, że zostałem trochę więcej do orki. No bo mapowanie jest sobie nudniejsze niż orka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najmniej dla mnie zawsze mapowanie było nudne. Dlatego wolałem sobie orka, a orka takim zestawem to jest naprawdę coś pięknego do roboty. Na szczęście dużo sobie nie zostawiłem tej do orki, no ale jakbym zostawił to jedno kółko mniej, tak jak teraz jest zrobione, dopiero na zapłacę, to wtedy bym na pewno był bardziej zadowolony, a tak to jedno kółko zawsze więcej. Zapomniałem, troszeczkę za ostro jest, żeby skręcić w lewo od razu. Będę musiał chyba raz w kółko, raz będę musiał jechać jeszcze w prawo na nawrocie, a potem już będę musiał normalnie nawracać w lewo. Wtedy myślę, że już powinien się zmieścić na spokojnie. Ale to czas pokaże. Oczywiście cosplaya nie mam zatrudnionego, bo po co? Ewentualnie zrobić taki myk. Dobra, nie wiem co. Przecież to jara dać do wapniarki. I kręci? Trochę przygniótł tym kołem i to mi się nie podobało, ale... Ale niby się wykręciłem, nie? Tak w sumie trochę meter zabrak tylko. Jakby ten sprzęt miał 10 metrów, to bym się wyrobił. Na spokojnie, na 10 metrów bym się wyrobił. Oczywiście dość zwrotny jest ten Deutschfahr. No bo jak widać w miejscu nim nawracam. Więc to jest dobry znak. No i dusimy z tą serią do przodu. Widzicie, jak ładnie się zawraca w miejscu. Co prawda, gdybym miał dwa zrobione poprzeczniaki, to też dużo lepiej mi się nawracało, tak? Bo nie musiał się tyle czasu skupiać na tym nawracaniu. Praktycznie można powiedzieć, że bez hamowania to mógł zrobić. Takie coś. No widzicie, na jednym niestety się tak nie da zrobić szybko. Więc trzeba sobie na tym jednym poprzeczniaku zawsze przyhamować. Bo nie da się tak szybko rundki zrobić i opuścić głęboko, opuścić sprzęt i jechać dalej. Się tak nie da. Muszę przyhamować do tej 18 i wtedy dopiero mogę nawracać, tak? No bo inaczej to GPS nie ogarnie tego. Ja może na klawiszach jeszcze sobie bym to ogarnął, ale na GPS-ie to tak trochę nie bardzo. Mam dziś się? Nie, nawet się da trochę szybciej. Tylko że się z tej strony, bo jest więcej miejsca, tak? No stoi to tak trochę szkoda tej soi gnieść. Więc... Bo tu jest trochę za wąsko jednak, żeby tak szybko nawrócić. A z drugiej strony mogłem pojechać ten drugi przejazd. Trochę delikatne oczko sobie zrobić, ale... Nie ma problemu. Nie ma złego tego, co by na dobre nie wyszło. Czy jakoś tak to było. Dobra, pojadę sobie tędy już. Trochę mniej sobie wezmę, bo czemu by nie? Bo posun na cały. Tej poprzeczniaczek. I do tyłu. Nawrotka. I ostatni przejazd dla mnie i kończymy ten biznes orki. I zapinam fenda. No i sobie myślę, czy tutaj sobie nie puścić wapna na całym polu. Dobra, bo jest zapis. Dobra, dzięki. Robotka zrobiona. Więc na gospę zjadę tym Deutschfahrykiem. I
Mówię, zapnę sobie fenda do rozrzutnika i zobaczę, jak fen będzie szedł. I to będą pierwsze żniwa rzepaku, kurde, na tym nowym polu. W poprzednim sezonie kupiłem pole, a nie raz jeszcze na nim nie kosiłem. Nie wiem, coś pięknego ten fendzik. O jest. Dobrze sobie go wziąłem z promocji. Na pewno ten fendik będzie jeździć sobie siewnikiem, to jest na 100%. No bo moc musi być w tej góry. Z siewnikiem będzie sobie latał i nie tylko z siewnikiem. Znaczy no, głównie to z siewnikiem będzie latał i dojszwarem. Dojszwary i fend będą latać, bo są najsilniejsi. Jeszcze to tam pewnie z wałem będzie jechał, no bo on ma 300 koni, więc do wałów akurat. Do jeszcze 12-metrowych, ale... Ale w przyszłości może 24. Czemu ja tu przyjechałem? A w ogóle to czemu ten Amazon leży na boku? To też jest dobre pytanie. A ja wiem, czemu on leży na boku. Bo tak przez przypadek... Nie chwaląc się po odcinku, no się teleportowałem i po prostu no, klikłem na miejsce, gdzie był siewnik. I się zrespiłem w tym siewniku i jak już wiadomo, się musiałem tepnąć w drugie miejsce. Czyli jakieś tam 2 metry do tyłu, czy tam 3, obojętnie jak to woli. Może być nawet i 5 metrów. To mi to przeszkadza. No to musiałem się cofnąć. No ale ten mój fen to coś pięknego. O, to fen też tutaj będzie miał problemy, bo on fen ma pusto już po ranem, co prawda po ranem, ale tu są takie góry, że on jedzie tylko 30 na godzinę. Na full prędkości. A na full prędkości się władowałem na połowę 60 na godzinę. A pod górę tylko 30. No to kurde, może mieć fen tutaj nawet problem z narożytnikiem. Adaptę sobie sztajera, no bo na początku wziąłem sobie sztajera, no bo był taki jeden z najsilniejszych. Mówię, jak ten mały sztajer, to on w ogóle tutaj by się zetrał. No ale ten byk za czymś sobie poradzi. Jakieś tam, myślę, że problemy będzie miał pod górkę, ale to... Oczywiście sobie wszystko zobaczymy na odcinku. No i wpłynujemy sobie i nie wiem, ile to będę wapnął. A tak, żeby jeszcze zdążyć nagrać na środę odcinek. 18 minut, no to tak przez 10 minut wapnowania by się przydało, nie? A wiadomo, resztę to i tak po odcinku będę wapnował i tak, no bo to jest... To jest sprawa nieunikniona, że po odcinku będę siedzieć musiał. Więc nie ma z tym takiego, jakby to powiedzieć, problemu. No z górki to wiadomo, że pójdzie 20, no bo z górki, tak? Z górki ten 4 pójdzie. Mały oczywiście. Znaczy, no duży też, ale... Jak to w ogóle wapnąłeś? Może zrobię sobie raz dookoła? W sumie mogę zrobić dookoła raz. Nie wiem po co, ale się przejadę raz dookoła. Znaczy, no i tak to muszę zwapnąć i tak, więc... W sumie mogę jechać naokoło, bo wtedy będę już miał tak jakby obrys pola zrobiony. I też będę się troszeczkę lepiej nawracać, bo nie będę się pod tą górę wyjeżdżać. Tylko tam zawsze te 12 metrów szybciej będę nawracał. Teoretycznie 12 metrów, no bo wiadomo, długość zestawu jeszcze do tego dochodzi. I tak praktycznie ja w sumie na dworzu będę nawracał, na dworzu, za pole. Chyba, że zrobię drugi poprzeczek, no to wtedy już na pole będę nawracał, ale to się zobaczy. A tym wapnem to mogę jeździć, bo to tak nie obywa szybko nawet. Chciałem, że trochę szybciej to będzie obywać, ale... Ale dobrze, przynajmniej trochę się pojeździ tym wapnem. Tutaj nie mam tego sterowania, nie wiem, co jest z kamerą. Tara, linera.
No ale skacze ten rożytnik w ogóle na tej orce. A Fendi jak widać sztywno sobie jedzie. Czy sztywno, no bo jest... Bo ma takie amortyzowane rzeczy wszystkie, że to... Że to główka mała. Rożytnik to człowieku jakby chciało urwać zaraz, nie? Od lewej do prawej się buje. Na tej ora... na tej oronie. Dobra, tutaj muszę już na dwór wyjechać. Znaczy na dwór. Muszę sobie wyjechać na pole. Znaczy na drogę. A tutaj widzę, że nawet się nie da wapnować tej trawy, tej soi. Tylko to, co jest zaorane, widzę. Bo już jest za dużo pewnie. Wtedy, gdzie jest przejechane kołami, no to się da oczywiście, no bo jest tak jakby zaliczone, że jest zebrane. Więc no, w sumie ciekawa sprawa. No mówię, pojeżdżę sobie na tych dużych górach na tym polu, no bo tutaj wiadomo, jeździmy sobie z pługiem. Tak zwanym pługiem. Więc sobie pojeździmy na górach trochę z wapnem. I przy okazji też przetestuję sobie fendę, nie? No to widzicie, jak jest to poorane wszystko tutaj. Aż tutaj w soję. Jak najwięcej pola, znaczy najwięcej pola. Żeby mieć jakieś sensowne połączenie z tym polem, tak? O i teraz zapujemy pod górę. Na razie idzie 20, no to wiadomo, tak? No bo jest tutaj jeszcze płask. Tutaj nawet trochę z górki będzie miał. Ale zaraz za tym zakrętem będzie pod górę, więc sobie sprawdzimy sobie tego fędzika. Czy to był dobry zakup? Znaczy na pewno był dobry zakup, no wiadomo, zawsze więcej. Zawsze... Kupiłem go tak jakby za połowę ceny. Bo tam był minus 49 na promocji, ale że ja mu dołożyłem silnik. No to ja zapłaciłem chyba 200 tysięcy? Czy coś takiego? Tam 203 chyba było tysiące. A jakbym chciał sklepie takiego nowego, to nie wiem ile bym chciał zapłacić. Nie składałem tego. No ale na pewno trochę taniej wyszło, tak? Dobra, 16, 17. No tutaj jeszcze jest łagodnie, można powiedzieć. Tam za chwilę, gdzie będę wapnął dopiero, to będzie dopiero teren górzysty. Stok narciarski, o. Nie wiem, czemu sztok chciałem powiedzieć, tą nazwę wódki chciałem powiedzieć przez przypadek. Ajajaj. Sztok chciałem powiedzieć, a nie stok. Nie wiem, wódka tylko w głowie czeku. No to 10 na godzinę. A 4 w sumie nie pamiętam ile jechałem. 4. Poważnie, bo to ja przed odcinkiem robiłem, ale zapomniałem. Ale chyba z 8. 8 na pewno jechałem. Bo dość ciężko miał. To ja wiem, bo on dość mocno rył. Ryczał. Trochę słabo, że ta tekstura jest taka dziwna tutaj na zakończeniu tej mapy. Zresztą na kliku tak samo jest, ale... Dziwnie to zrobiłem, po prostu. Dobra, 12 metrów. I gazu! Dobra, na razie jadę 20. 18, 19. No spokojnie różnica to czeku. To jest w ogóle inne przełożenie, tak? 17, 16, 14, no dobra, 14, tak? A gdzie jeszcze ja jechałem chyba z 7, 7 albo 8, no bo więcej niż dychę na pewno nie było. Bo nie przypominam sobie, że była dwucyfrowa liczba. Więc no ciekawe, ciekawe. Dobra, cofniemy sobie. Więc jak on idzie 14, no to w sumie fajnie, tak? W ogóle nowy nabytek, a... O, zapomniałem o selfowie sobie. Ale to tam bieda. 24, więc sobie jeszcze powapnuję chwilę. Do 19:15 maksymalnie. No bo potem muszę iść na drugi save. Żeby mieć na środę odcinek. No ten muszę od razu wrzucić na jutro.
Zaraz po odcinku muszę od razu miniaturkę też zrobić. Chyba sobie z tym fendem miniaturkę zrobię. Może od razu nawet sobie zrobię. O, i tak to sobie miniaturkę zrobię i tak. Gra muzyka. No 8 ton jeszcze wapna, więc jeszcze trochę sobie pojeździmy. Prawdopodobnie to nie drożytnik, tylko rożyce, no bo tego wapna nie ubywa zbyt szybko, a czas niestety szybko płynie. No ja tam jak to mały żyć się zrobi, to wiadomo, tam wyrąbane w to. Że tego i tak nie będzie widać. Na mapie i tak to będzie widać, że wszystko jest ładnie zwapnowane. A patrzcie, nie widać tego żyda. Ale wieta. To za niedługo będzie znowu wapnowane, czyli za jakieś 3 sezony. Ale to w miarę szybko poleci. Chociaż teraz w sumie trochę będzie do koszenia, więc troszkę te sezony się wydłużą. To chyba jakieś zboże bym sobie zaciął, bo to ciekawie, by w sumie zboże wyglądało jakieś. Może jęczmień. Jakbym w czerwcu jęczmień zasiał, no to bym w czerwcu zbierał, tak? I w czerwcu bym miał jeszcze odcinek ze sprzedaży soi, którą mam aktualnie zasianą na wszystkich polach chyba. A nie na wszystkich. Przepraszam. Na 4 i 2 owsa mam. A teraz może jakieś sorgo sobie na wiosnę zasieję? No, pomyślę, może jakieś sorgo tutaj po owsie. Po owsie sorgo, a tutaj... A nie, bo to dobra. Czyli to jednak odpada jęczmień. Musi chyba przyjąć... Chyba, że... Czeka, a da się jęczmień w październiku siać? Chyba da się. Wrzesień, październik, dobra. Tylko, że wtedy będzie oczywiście późniejszy zbiór, tak? Ale... Wtedy będzie późniejszy zbiór, bo w lipcu, ale to tam. Nie ma problemu. Jeden dzień przeskoczyć na odcinku to nie jest problem. Aha, tak to teraz wychodzi. No dobra, jak tak to wychodzi, no to trzeba się cofnąć. Ja myślę, że jednak tutaj jeszcze jeden przejazd się zmieści. Ale jednak już na takim etapie pola tego zwapnowania, że jednak już dłuższe przejazdy muszą być. Powiem, że całkiem przyjemnie się cofało te 22 na godzinę. No to może powiedzieć, że on tyle na wstecznym leci, co... Ten fender leci tyle na wstecznym, co prawie, że ciapek do przodu. No ciapek ile tam może pójść? 25, 27 maksymalnie. No, coś takiego może pójść. Więc no, nie ma problemu. Pięć ton jeszcze, kurde, jeszcze 5 ton, no. Ale 28 minuta. No mówię, zwapnuję to do końca i tyle, tak? A resztę sobie wiadomo, po odcinku zwapnuję. I tak w sumie... Trochę roboty będę miał po odcinku tutaj na tym save'ie, no bo będę musiał zwapnąć to do końca. No i w sumie przejdę czas na lipca już. Na co? Na sierpień. Bo może po... Tak sobie myślę, że może po... Że może już po owsie by zaczął siać rzepak. Tak sobie teraz kminię, że w sumie po owsie rzepak to dobry pomysł byłby. Nie, no coś pięknego. Ale fajnie, nie no mówię, fajnie idzie to wapnowanie tym drożytnikiem, tylko że 12 metrów, nie? Ale tego dużego, co ja mam na... tego dużego, co mam na Enkriku albo na Hojbaronie, to ja bym tym fendem nie pociągnął w tej góry. Znaczy, pociągnąć by pociągnął, tak? Ale by strasznie... Trochę ciężko by miał po prostu. No bo to jest duży ciężar, sam drożytnik chyba z 15 ton waży. Znaczy, no nie wiem, tak to by strzelam, ale... Nie pamiętam w sumie, ile tam psało.
No nie wiem, sobie nawet nie interesowałem, nie wyrymane to. Ale wiem, że na pewno bardzo ciężko było z tym rzutnikiem. Jak tam, kurde, Magnum 400 koni ma problem to uciągnąć. Bo nie wiem, w sumie jak z John Deere'em, tylko że John Deere ma manualną skrzynię biegów, więc to też inaczej. Więc nie wiem, jak to tam wygląda z John Deere'em, ale z Case'em, znaczy on ma 380 koni akurat Case, bo ja sobie specjalnie mu dałem trochę mniej koni. Tam 4, nie, 400 koni ma. Bo jest 400 chyba 35 wersja? I 400 chyba koni, jakoś tak. To ja dałem na pewno tą słabszą, żeby mieć po prostu CVX-a, żeby mieć automatyczną skrzynię biegów, a nie tego, że trzeba bańkować biegi, no. Wiadomo, ja mam manualną skrzynię biegów ustawioną, no bo gram na polskiej serii, tak? Bo gram sobie na flecie na osadzie, a tam są polskie sprzęty, więc tam nie ma mowy o automacie. No, akurat ten case, co kupiłem, to jest w automacie, no ale... Ale wiadomo, o co chodzi. Przecież taką 30 nie będę na automatycznej skrzyni biegów. Skrzyni biegów grał, bo to kurde masakra. Przecież ona by tam tak tymi wajchowała biegami, że to szok. Wiem, bo kiedyś się grałem na tym. Wiem, bo grałem kiedyś na Brzozówce. W lutym tamtego roku. Nie, tego roku to było. Tego roku, dokładnie, 23 roku to było. Nie. To grałem na Brzozówce, to tam miałem automata i jeździłem szóstką. Ciągnikiem szóstką, no to kurde, to daj iść tam. Pod górę to nie miał siły w ogóle jechać. Bizon też jak sobie wrzucił dwójkę, to... Nie, to było tak, że on sobie jak wrzucił... Bo to było tak, że on w ogóle nieraz nie mógł podjechać, to sobie jedynkę wrzucał. I na tej jedynce jechał, 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 dawno już na górze był i on nie mógł tego biegu zmienić, tak? A na manualu to wiadomo, dwójkę sobie wrzucić i on sobie jedzie cały czas na dwójce. Więc tak to wygląda. No i przy okazji ten cypek będzie tutaj zaplanowany, więc spoko robota. Mówię, jakbym tak miał jeszcze jeden rozrzutnik, jak wapna, to bym sobie jeszcze pojeździł. No ale już wiadomo, czas, no bo jest 30 minut. 33 nawet. Więc no już po prostu jest czas, żeby kończyć odcinek. Ale i tak myślałem, że no troszeczkę więcej tego wapna rozrzucę. Że będzie więcej czasu, ale jak sobie jak patrzyłem, jak ta orka szła, to tak nie, w sumie niby szybko szła, ale wiadomo, trochę też sam czasu sobie zajęła ta orka. Jeszcze trzeba było fenda z gospodarki, z tego ze sklepu przeprowadzić, więc to też na pewno ukradło mi trochę czasu cennego. Dobra. Dwieście litrów zostało. Dobra, już nie będę wjeżdżał w nowy przejazd. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.